więc oddaliły się od grobu z bojaźnią i wielką radością i pobiegły oznajmić to jego uczniom. A oto Jezus stanął przed nimi, mówiąc: witajcie! One podeszły do Niego, objęły Go za nogi i oddały Mu pokłon. A Jezus rzekł do nich: nie bójcie się, idźcie i oznajmijcie moim braciom. Niech udadzą się do Galilei, tam mnie zobaczą. Gdy one były w drodze, niektórzy ze straży przyszli do miasta i powiadomili arcykapłanów o wszystkim, co zaszło. Ci zebrali się ze starszymi, a po naradzie dali żołnierzom sporo pieniędzy i rzekli: rozpowiadajcie tak. Jego uczniowie przyszli w nocy i wykradli go, gdyśmy spali. A gdyby to doszło do uszu namiestnika, my z nim pomówimy i wybawimy was z kłopotu. Ci więc wzięli pieniądze i uczynili, jak ich pouczono. I tak rozniosła się ta pogłoska między Żydami i trwa aż do dnia dzisiejszego. Kochani, dzisiaj cudowna nowina. Jezus zmartwychwstał. Alleluja! Dzisiaj chciałabym, abyśmy przyjrzeli się trochę jak w lustrze w tej Ewangelii. Jak ta Ewangelia ma się do naszego życia? Jak ta Ewangelia ma się do naszego głoszenia? Co ona mówi o naszej relacji z Panem? Kobiety najpierw spotykają anioła. Anioł głosi im dobrą nowinę, że Jezus żyje, że nie ma Go w grobie. One napełnione tą dobrą nowiną, ale też oczywiście normalnymi ludzkimi emocjami, jak to kobiety, idą, zaufały aniołowi, idą w świat. I co się dzieje? Spotykają Jezusa. Ile razy my w swoim życiu spotykamy takich aniołów, aniołów w ludzkiej skórze, którzy mówią nam, świadczą o Panu Bogu, a my wciąż gdzieś tam mamy takie zatwardziałe serce i nie dopuszczamy pewnych rzeczy do siebie. Ja tak mam bardzo często. Jednak widzę, gdy zaufam takim słowom, to idę w to nieznane i mówię: Panie Boże, ja chcę Cię poznać. To wtedy właśnie zaczyna się ta prawdziwa relacja z Panem. Maria Magdalena i druga Maria zaufały aniołowi i spotkały Pana Jezusa. I Pan Jezus wtedy objawił się w całej swojej chwale, a on oddał mu pokłon. Nawiązały prawdziwą, bliską relację z Panem. I to dało im jeszcze większą siłę do tego, aby iść dalej i głosić. Spotkały żywego Pana. Jednak nie spotkały się z aprobatą, nie spotkały się z wielkim wow. Ogłosiły to uczniom Pana Jezusa, którzy mieli na co dzień z Nim bliską relację. Widzieli Go, widzieli Jego nauki, widzieli Jego cuda, ale nie uwierzyli kobietom, że one Go widziały. Powstały nawet fałszywe świadectwa przeciwko Jezusowi. Ale wiara ich była mocna. One wiedziały, kogo spotkały. Myślę, że taką receptą na nasze życie jest to, abyśmy nawiązywali taką żywą relację z Panem. Abyśmy po prostu pozwalali Mu mówić. Abyśmy wychodzili Mu naprzeciw. Z taką ufnością. Czasami na ślepo. Ale myślę, że to zaprowadzi nas do Niego. Nie bójmy się Mu zaufać, bo On naprawdę przygotował dla nas piękne rzeczy. I tego życzę sobie, i tego życzę Tobie, abyśmy potrafili w tym codziennym chaosie znaleźć taką chwilę i zapytać się: Panie Boże, a co Ty o tym myślisz? A co myślisz o moim życiu? Myślę, że jest to bardzo potrzebne. Tego życzę sobie i tego życzę Wam.